mrok, tajemnicze historie, które zdarzyły się naprawdę. Wiosną 1603 roku na łące w okolicach Bordeaux we Francji spotkały się trzy pasterki. 13-letnia Marguerite Poirier, 18-letnia Jeanne Gaboriau i jeszcze jedna nastolatka, której imienia nie znamy. Wszystkie trzy usiadły w cieniu drzewa, aby stamtąd pilnować krów. Siedziały blisko siebie, niemal przytulone. Marguerite nie wypuszczała z dłoni pasterskiego kija. Nic dziwnego. Zaledwie przed paroma tygodniami kij ten uratował jej życie. Przy jego pomocy dziewczyna odpędziła wilka, który zaatakował ją znienacka, kiedy prowadziła swoje zwierzęta na pastwisko. Drapieżnik rozdarł jej pelerynę i sukienkę, ale uciekł, gdy zaczęła go okładać kijem. Na twarzy Marguerite wciąż widoczne były czerwone zadrapania, ślady po pazurach wilka. Od tamtego dnia codziennie towarzyszył jej strach przed kolejnym atakiem. Tego dnia, kiedy Marguerite spotkała się z Jeanne i drugą pasterką, dziewczyny rozmawiały o podobnych atakach, do jakich doszło tej wiosny w okolicy. Już kilkanaście lokalnych dzieci padło ofiarą wilków. W większości byli to pasterze, lecz znany był też przypadek, kiedy to wilk dostał się do jednego z domów i porwał małego chłopca z kolebki. Czasami pojedyncze kości ofiar znajdowali w polach lokalni chłopi. Nawet w samym mieście Bordeaux widywano wilki atakujące w biały dzień bezpańskie psy. W pewnym momencie dziewczyny zauważyły zbliżającą się w ich kierunku postać. Był to Jean, młody pasterz, którego widywały na tych polach od jakiegoś miesiąca. Wiedziały, że chłopak pracuje dla gospodarza z pobliskiej wsi, Pierre Combault. Znalazł u niego zatrudnienie po tym, jak uciekł z domu. Dziewczyny wróciły do rozmowy, ignorując Jeana, który właśnie podszedł do ich drzewa. Chłopak zupełnie ich nie interesował. Był mały, wychudzony, nie wyglądał na swoich 13 lat. Ale Jeanowi wyraźnie zależało, aby zwrócić na siebie uwagę pasterek. Szczególnie spodobała mu się najstarsza Jeanne. Która z was jest najpiękniejsza? Zapytał znienacka, przerywając ich rozmowę. Bo chcę ją poślubić, tę najpiękniejszą. Więc jeśli to ty, tu spojrzał na Jeanne, to chcę poślubić właśnie ciebie. Dziewczyny wybuchnęły śmiechem. Jeanne rzuciła chłopakowi lekceważące spojrzenie, ale ten nie zamierzał odpuścić. Słyszał, że pasterki rozmawiały o atakach wilków. Zaczął się więc przechwalać, że on ani trochę nie boi się wilków. A mój ojciec jest księdzem, dorzucił, licząc, że ten zmyślony fakt biograficzny zrobi wrażenie na Jeanne. Jednak nawet i to nie zadziałało. Wiem, że uciekłeś z domu, powiedziała mu Jeanne. Wtedy chłopak
opowiedział pasterkom coś, co wreszcie przykuło ich uwagę. Powiedział, że po ucieczce z domu żył z wilkami. Początkowo wraz z nimi atakował i zjadał wiejskie psy. Potem jednak spróbował czegoś nowego i stwierdził, że było to o wiele smaczniejsze. Mięso ludzkie, zwłaszcza to należące do dzieci. Przyznał się też, że to on zaatakował przed kilkoma tygodniami Marguerite. Marguerite przyznała, że zwierzę, które ją zaatakowało, nie do końca przypominało typowego wilka. Miało na przykład mniejszą głowę, krótszy ogon i dziwne, czerwonawe futro. A skąd miałeś wilczą skórę? Chciała wiedzieć Jean. Chłopak powiedział, że dostał ją od człowieka imieniem Pierre Laboureau. Mężczyzna ten miał żyć w wielkim, czarnym domu w lesie. W domu tym znajdowało się palenisko, na którym Pierre Laboureau smażył ludzi. Możesz iść tam ze mną, powiedział Jean do pasterki. Wybieram się tam po moją wilczą skórę. Nie wiemy, czy dziewczyny uwierzyły żonowi. Faktem jest, że po tej rozmowie doniosły na niego do lokalnej prokuratury. Na podstawie ich zeznań 13-latek został aresztowany. Rozmowa żona z pasterkami, jak również przebieg późniejszych przesłuchań i procesu chłopca, zostały dokładnie opisane przez współczesnego mu łowcę czarownic i sędziego z Bordeaux, Pierre'a de Langres. O nim opowiem w dalszej części podcastu. Pierwsze przesłuchanie Jeana Grunier przez miejscowe władze odbyło się 2 czerwca 1603 roku. Sędziowie i urzędnicy, od których zależał teraz jego los, od razu zwrócili uwagę na wyraźne niedożywienie i niską inteligencję chłopaka. W ich ocenie zachowywał się on i wyglądał, jakby miał nie więcej niż 10 lat. Po zakończeniu przesłuchania miał się rozpłakać jak małe dziecko. Mnie osobiście to nie dziwi, bo 17-wieczne przesłuchania na pewno nie należały do przyjemnych doświadczeń. Pierwsze przesłuchanie zaważyło na dalszych losach Jeana. Dowiadujemy się z niego, że chłopak uciekł z domu w lutym tego roku, po tym jak ojciec dotkliwie go pobił. Powodem awantury było nieposłuszeństwo Jeana. Chłopiec, który najprawdopodobniej jeszcze kiedy mieszkał z ojcem, był niedożywiony, ośmielił się zjeść w czasie Wielkiego Postu kapustę z boczkiem. Zarówno kapustę, jak i boczek wyżebrał od sąsiadów. Tym mięsnym daniem poczęstował także swojego brata. Relacja Jeana z ojcem była skomplikowana. Z jednej strony chłopak twierdził, że nienawidzi ojca, bo ten stosował względem niego przemoc. Z drugiej wyraźnie pragnął z nim bliskości. Opowiadał na przykład, że to ojciec pomagał mu przebierać się w magiczną, wilczą skórę. Że często włóczyli się razem po okolicy, pod postacią wilków. W maju 1601 roku mieli wspólnie zaatakować i zjeść młodą dziewczynę w białej sukience, która pilnowała gęsi. Na pierwszym przesłuchaniu chłopak wyznał jednak, że ojciec nie zabierał go już na takie wspólne, dzikie wypady. Bardzo możliwe, że Jean, który był osierocony przez matkę, miał w sobie silne pragnienie posiadania idealnej,
kochającej rodziny, takiej, której nigdy nie miał. Dlatego właśnie swoją rozmowę z pasterkami rozpoczął od propozycji małżeństwa z najpiękniejszą z nich. Po ucieczce z domu chłopak przez kilka tygodni włóczył się po okolicy, żebrząc o jedzenie. Tak się złożyło, że miejsca, w których przebywał, pokrywały się z tymi, w których doszło w tym czasie do tajemniczych ataków, o które podejrzewano wilki. A ponieważ był to początek XVII wieku, także wilkołaki. Żona widziano między innymi, jak prosił o chleb w jednej z chat we wsi Puarnon. W tym samym czasie na tamtejszych polach winorośli został zaatakowany mały chłopiec, syn gospodarza winnicy. W sąsiedniej wsi, gdzie Jean zatrzymał się na dłużej, zjedzona została niemal w całości 3-letnia dziewczynka imieniem Guillaume. Podobnych ataków w okolicach Bordeaux było wiele. Odpowiedzialne za porządek władze miały zatem okazję, by ukarać winowajcę. Autorzy prac naukowych na temat Jeana Grunier są zdania, że urzędnicy postarali się, aby dopasować zeznania świadków i daty ataków do zeznań 13-letniego podejrzanego. Sam Jean przyznał się dobrowolnie do każdego zarzucanego mu czynu. W ramach dochodzenia urzędnicy zabierali go na wizje lokalne i konfrontowali ze świadkami ataków. Każdej takiej konfrontacji towarzyszył ciekawski i żonny krwi tłum złożony z mieszkańców lokalnych wsi. Dom rodzinny Jeana został gruntownie przeszukany, lecz nie znaleziono tam magicznej, wilczej skóry, której rzekomo miał używać także ojciec chłopca. Medycy z Bordeaux przebadali podejrzane znamię na udzie Jeana. Według słów chłopca miał go w ten sposób naznaczyć mężczyzna, którego Jean początkowo nazywał Pierre Laboureau, potem zaś określał bardziej tajemniczym mianem Pan Lasu. To ten sam mężczyzna ludojad, o którym wcześniej opowiedział pasterkom. Medycy poddali znamię serii eksperymentów, między innymi przekuli je ostrym instrumentem. Nie doszli jednak na tej podstawie do żadnej sensownej konkluzji. Ojciec chłopca został zatrzymany jako potencjalny współwinowajca. Zatrzymano również drugiego mężczyznę imieniem Pierre Dutilleur. Ten ostatni był młodym człowiekiem. Opisywano go wręcz jako chłopca, który pochodził z dobrze sytuowanej rodziny. Jean Grenier twierdził, że przed kilku laty to właśnie Pierre Dutilleur zabrał go do lasu na pierwsze spotkanie z demonicznym panem lasu. Za każdym razem, kiedy konfrontowano Jeana z ojcem lub Pierrem Dutilleur, chłopak wypierał się swoich oskarżeń. Potem jednak twierdził ponownie, że są winni, że zabierali go na wspólne wypady w poszukiwaniu bezbronnych dziewczyn, a swoje słowa wycofał jedynie ze strachu przed pobiciem przez tych dwóch mężczyzn. Zarówno ojciec Jeana, jak i Dutilleur odpierali stawiane im zarzuty. Tłumaczyli, że Jean jest przygłupi i nie powinno się wierzyć jego słowom. Ojciec chłopaka powiedział wprost, że tu cytat: mój syn jest idiotą, który w zamian za jabłko powie wam wszystko, czego chcecie. I dla zabawy przyzna się, że spał ze wszystkimi kobietami, których nazwiska mu podacie. Ostatecznie władze Bordeaux
zwolniły starego Grunier i Pierre'a Dutilleur z aresztu. A kim był tajemniczy pan lasu? Jean opisywał go jako czarnego pana na czarnym koniu, zawsze odzianego w ciemne szaty. Według łowcy czarownic, Pierre'a de Longue, był to sam szatan. Podobnie musieli uznać sędziowie wyrokujący w sprawie Grunier. Pan lasu zawsze miał się pojawiać w momencie, kiedy Jean wypatrzył sobie swoją kolejną ofiarę. Wtedy pan lasu wręczał mu wilczą skórę, niezbędną do przemiany. W ówczesnej Europie odbyło się wiele procesów o wilkołactwo. Dotyczyły one terenów szczególnie narażonych na ataki wilków. Na przykład takich historycznych krain jak Lotaryngia we Francji, Karyntia w Austrii czy Inflanty nad Bałtykiem. W krajach, gdzie wilki nie stanowiły zagrożenia, na przykład w Anglii, nie doszło nigdy do podobnych procesów. Co ciekawe i raczej niezwykłe, władze Bordeaux nie skazały 13-letniego wilkołaka na śmierć. Być może do sędziów przemówiły fakty, że chłopiec był półsierotą, że nie miał na świecie nikogo, kto by się o niego troszczył, że musiał żebrać o chleb u obcych ludzi, mimo iż jego ojciec i macocha teoretycznie mogliby go otoczyć opieką i miłością. To naturalne, że taką osobą zainteresował się szatan. We wrześniu 1603 roku chłopca skazano na dożywotnie zamknięcie w klasztorze w Bordeaux. W klasztornej celi przeżył około 7 lat. W tym czasie kilkakrotnie odwiedzał go ojciec, lecz Jean nigdy nie chciał go widzieć. Tuż przed przedwczesną śmiercią chłopaka w 1610 roku w klasztorze spotkał się z nim Pierre de Longue, wspomniany wcześniej przeze mnie łowca czarownic, który dokładnie opisał proces nastoletniego wilkołaka. W notatkach z tego spotkania de Longue zwrócił uwagę na wygląd chłopaka, szczególnie na jego zęby i paznokcie. Zęby były rzekomo dłuższe niż u zwykłych ludzi i wygięte jak u drapieżnika. Paznokcie były całe czarne i zniszczone, co miało demonstrować, że chłopak używał rąk do zabijania swych ofiar i przemieszczania się na czworakach jak zwierzę. De Longue był przekonany o winie Grunier i ubolewał nad łagodnym wyrokiem, jaki wymierzono wilkołakowi. Sam de Longue, sędzia z Bordeaux, odpowiedzialny był za śmierć 70 ludzi skazanych przez niego w procesach o czary. Ta liczba go nie satysfakcjonowała. Uważał, że na wolności w jego rejonie pozostaje jeszcze 3000 czarownic i czarowników. Nie zdążył ich jednak osądzić, ponieważ władze odebrały mu prawo orzekania. Ofiary wyroków sędziego były Baskami, a tej grupy etnicznej de Longue szczególnie nienawidził. Tymczasem jego własny dziadek był rodowitym Baskiem, który zmienił nazwisko na francuskie dopiero po osiedleniu się w Bordeaux. De Longue napisał szereg dzieł poświęconych upadłym aniołom, demonom, czarownicom i magicznym zaklęciom. Zapewne nigdy nie będziemy wiedzieć dokładnie, ile prawdy było w oskarżeniach przeciwko 13-letniemu Jeanowi Grunier. To, że przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, traktowałabym raczej z rezerwą.
W samej dokumentacji ze śledztwa znajdziemy informację o tym, że chłopak był zmęczony długotrwałym aresztem i wieloma wizjami lokalnymi, przeprowadzanymi zawsze w asyście tłumu, że coraz wolniej zbierał myśli. Przytoczone wcześniej przeze mnie wypowiedzi jego ojca również wskazują na to, że Jean mógł poddać się presji ludzi, którzy naciskali, by mówił to, co chcieli od niego usłyszeć. Być może jednak nie jest postacią zupełnie niewinną. Pamiętajmy, że przez wiele tygodni włóczył się samotnie, wygłodzony i zdesperowany. Na przesłuchaniach chętnie opowiadał o tym, jak obnażał swoje ofiary, jak zsuwał z dziewczyn sukienki. Możliwe więc, że dopuścił się przestępstw o charakterze seksualnym. Słuchaliście podcastu Mrok autorstwa Marty Kłos.